Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Szósty set. Witamy bardzo serdecznie w nieco już zmienionym składzie. O tych zmianach powiemy więcej już za chwilę. W nieco zmienionym składzie witają Państwa Piotr Złoch w studiu w Warszawie. Nowy nabytek szóstego seta razem ze mną. Kuba Lewandowski. Cześć. A... I cze... Tak, i w studiu I cze... w Rzeszowie, że tak już, jak już tak Trzymamy się tej konwencji, której trzymaliśmy się przez ostatnie odcinki poprzedniego sezonu, więc w studiu w Rzeszowie mamy... Trzeci sezon z szóstym setem Filip Korfanty. Witam. Tak, Filip Korfanty, sportowe fakty, więc wiemy, co, jakie zmiany nastąpiły u Filipa. Mamy też nową osobę w naszym zespole, Kuba Lewandowski. Jak się z Kubą poznaliśmy, może tak krótki zarys, Szymon Ratajczak, dziennikarz Kanal+, Plus. już w tym momencie Kanal+, Plus, bo już nie specjalizujący się w piłce ręcznej, ale również komentujące siatkówkę, fanatyk sportu wszemi wobec znany na pewno w środowisku piłki ręcznej, a myślę, że nie tylko. No i jako jak to często bywa przez wspólnego przyjaciela, udało nam się zapoznać, więc Kuba jakbyś mógł tam parę zdań widzom powiedzieć o samym sobie. Cześć, z tej strony Kuba, tak jak powiedział Piotrek, poznaliśmy się przez Szymona. Wspólnie również parę razy byliśmy na meczach Oniko, później przez długie godziny dyskutowaliśmy o siatkówce, o, o meczu, który oglądaliśmy, przy tej okazji również poznałem Filipa na meczu Oniko Niko Resowia, to było już ponad rok temu, no i tak od tego czasu często dyskutujemy o siatkówce, bardzo mi miło zaproszenie. Ja, ja siatkówką interesuje się, za młodu troszeczkę grywałem i w siatkówkę i w piłkę, natomiast w tej chwili realizuję się w czymś troszeczkę nudnym, a czym są podatki, ale w wolnych chwilach oczywiście oglądam sport w każdej postaci, natomiast szczególnie interesuję się siatkówką, szczególnie w wydaniu plus ligowym. Tak, Kuba z Gdyni. Tak jest. Czy sympatyzujesz z drużyną z Gdańska, bo akurat jeżeli chodzi o sympatie klubowe, no to to, że ja sympatyzuje z Olsztynem, to chyba od tego uciekać nie będę. To, że Filip jest z Rzeszowa i sympatyzuje z Rysowią, też myślę, że nie ma co uciekać, ale bardziej sprawia to, że jesteśmy chyba nawet bardziej surowi niż względem oceny właśnie naszych klubów, więc pytanie, czy ty jakąś sympatię tak, specjalną tak, czujesz, tak. to... Drużyny, Dwa drużyny sezony Gdańska. jako kibic posiadałem karnet, byłem na każdym meczu drużyny. pierwsza drużyna, którą oglądałem tak na żywo, to była drużyna jeszcze z Marfitrojem, Trojem, z Szwarcem, z Miką, także drużyna, która w pierwszym sezonie funkcjonowania z Anastazją zdobyła drugie miejsce, tak, przegrała finał niestety z Rosowiem 3-0 gładko. <grym> niestety, Filip. <grym> <grym> Ale zdobyła wtedy też Puchar Polski, także też troszeczkę było sukcesów większych. E, tak, no i, i, i sympatyzuję bardzo z Gdańskiem, Też miałem przyjemność w moim rodzinnym mieście, Gdynia kiedyś być na no chyba najlepszym meczu, którym kiedykolwiek byłem. To był mecz w gdyńskiej hali, która była wykorzystana, bo Ergo Arena była w tym czasie wykorzystywana do innych celów. I to był mecz Lotosu z Modeną 3-2. Miłość Hebda, na, tak. Miłość na, na przyjęciu. ale tam nie wiem, czy tam Damian Szulc. I Damian na, Szulc tak. na przyjęciu też, i troj w ataku, a po drugiej stronie Gapet Bruno, Lukas i udało się wygrać 3-2 po tej breku. Wspominam to tak fantastycznie, bo też nie ukrywam, że no, dużo lepiej się ten mecz oglądało w mniejszej hali niż zazwyczaj się ogląda mecz siatkówki w Ergo Arenie. Um, no i chyba Kuba dość dobrze opisał e, swoją postać. E, też szczerze przyznam, że jakby zrekrutowanie Kuby też wynika z no, jednej rzeczy, bo kogoś nam brakuje i czy w sumie zauważyliście, kogo nam brakuje w nagraniu, e, Filip? Muszę się dobrze rozglądnąć, aczkolwiek, no właśnie, niestety dla nas, a dla niego myślę, że dobrze, bo awans sportowy, można tak powiedzieć, Michał kwietko bębnowski został, pewnie jak wiecie, dyrektorem do spraw komunikacji Aluronu. Poszedł, poszedł w dyrektory. Warty zawiercie. Tak, poszedł w dyrektory, niestety nie będzie z nami na stałe obecny już w szóstym secie. Oczywiście cieszymy się z jego awansu, życzymy mu powodzenia i też liczymy, że jeszcze kiedyś w szóstym secie jako gość się pojawi. Tak, ale myślę, że aksamitny głos Michała, tak jak powiedziałeś, jeszcze będzie nas um, koił. <laughs> że, że tak to, że, że, że myślę, że tak to można ująć. A, dobra, i to jest, jeżeli chodzi o zmiany personalne, to tyle, ale Mam nadzieję, że słyszycie już, że zmiana również jest, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. I teraz tak, zainwestowaliśmy faktycznie w sprzęt, który powinien tę jakość dźwięku poprawić, więc zarówno powinno poprawić się to dzięki mikrofonom, jest tu mikser, łączymy się z Filipem w tym momencie na Skype'ie i wydaje mi się, że u Filipa również jest nowy mikrofon. Tak, jest zdecydowanie. Mikrofon jest dokładnie taki sam jak masz ty. Dokładnie. Znalazłem, poleciłem, kupiłem, i myślę, że, że, że to był po prostu niezbędny krok, żeby poprawić jakość samego nagrania. Co za tym jeszcze idzie, jak już jesteśmy przy Michale Kwiatkobębnowskim, to mikser pozwala na zrobienie rzeczy takich jak to. Czyli podsumowując, bardzo istotne dla nas było też to, żeby trochę zdynamizować audycję, i wydaje nam się, że umiejscowienie dodatkowych dźwięków, jingli, może pomóc. Myślę, że powinno zostać przez Was dobrze przyjęte. Powiedzcie, co Wy o tym sądzicie. Dajcie nam znać, czy, czy, czy brzmi to dobrze, czy uważacie, że to jest fajny dodatek do, 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 do podcastów, czy, czy, czy powinno to nam pomóc też nadać pewną strukturę audycji, bo wcześniej był to w zasadzie jeden pewny, pełny ciąg. A teraz, po zakończeniu każdej sekcji, możemy na przykład zrobić tak. Szósty set. No i jak widzicie, Michał Kwiatkowski jest cały czas z nami, przynajmniej w dżinglu. Eee, i, i, I tak, tak, tak. Takie zmiany tak naprawdę następują. Co jeszcze? Ym... Co jeszcze? co jeszcze na pewno, przynajmniej tymczasowo zrezygnujemy z wizji, czyli raczej postawimy na formę taką, można powiedzieć, radiowych audycji, aczkolwiek też mimo, że to, co teraz słyszycie było nagrane wcześniej, to mamy zamiar wrócić do nagrywania czy też do nadawania na żywo na YouTubie, ale bez obrazu. Tak, nadajemy bez obrazu. Wiemy, że YouTube jest akurat takim kanałem, w którym raczej ta jakość wideo jest istotna, w sensie ja, raczej. Myślę, że nie raczej, po prostu jakość wideo jest istotna. Przy naszych obecnych ograniczeniach lokalowych i nie tylko stwierdziliśmy, że no nie ma sensu sygnować no czegoś, co też nie wygląda do końca profesjonalnie, podpisywać się pod tym. Wiemy, że Przynajmniej z części osób, które były mocniej zainteresowane naszym podcastem i też z osób, które faktycznie gdzieś siedzą bliżej mediów, dostawaliśmy taką informację zwrotną, że nie zawsze wyglądało to dobrze. Dlatego teraz nie będzie wyglądało w ogóle, ale mamy nadzieję, że przynajmniej brzmi dobrze. Dobra, i okej, okay, no to pytanie, czy, czy, czy coś jeszcze można dodać? Okej, okay, to może trochę o naszych planach na następne dwa tygodnie. Będziemy zakładać również Twittera, szósty set. A w zasadzie w tym momencie, jak będziemy to udostępniać, ten Twitter już w zasadzie zostanie założony. No i na tym Twitterze chcielibyśmy zrobić coś, co roboczo nazwaliśmy Dniem z Drużyną Plus Ligi. Od 11, chyba, października, jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. Będziemy mieli jakby jeden dzień poświęcony jednej drużynie ligowej. Przygotujemy 14 nagrań, w których. Mamy nadzieję, że w pigułce będziemy w stanie wszystkim kibicom przekazać kluczowe informacje co do zmian w drużynach, transferów w klub, z klubu do, z transferów do klubu, awizowanych szóstek, trenerów, potencjału drużyny, kto tam może być gwiazdą, kogo warto obserwować. No i myślę, że to... I też naszych przeczuć, przekonań co do tego, jak ta drużyna w tym sezonie plusligowym się spisze. Tak, i jak się spisze ta drużyna w sezonie plusligowym... Nie wiemy, <laughs> ale spróbujemy zgadnąć. Jak coś, to będziecie mogli potem zrobić nam audyt. Jak już te trochę tematów podatkowych takich, więc możecie zrobić nam, zrobić nam audyt naszych, naszych przewidywań na zakończenie sezonu. Już jesteście w nowym wydaniu i zobaczymy, czy klątwa 6 seta nadal będzie działać. O dobra. No i zobaczymy, czy klątwa 6 seta będzie działać, ale tak czy inaczej, dzień z drużyną plus ligi śledźcie nas na. W naszym Twitterze, śledźcie na naszych Twitterach. Kuba, założysz sobie Twitterka? Tak jest, tak jest, jutro będzie. Tak, Kuba, Kuba <grym> założy Twittera. Myślę, że również na YouTubie będziemy się pojawiać, tak jak do tej pory, tylko że tak jak Filip powiedział, akurat te nagrania będą nagrywane z pewnym wyprzedzeniem. Co jeszcze? Myślę, że dodatkowym jakby atutem, bo to też pojawiało się gdzieś w informacjach od was, że fajnie byłoby mieć możliwość odsłuchania nas w postaci podcastu, no i wierzymy w to, że gdzieś tam może uda się nam dobić do, do Spotify'a. Na pewno postaramy się być też na SoundCloudzie, tak jak do tej pory. Będziemy umieszczać te, te, te materiały, i, i, i dzięki temu one powinny też pojawiać się na kanałach podcastowych. No a kanały podcastowe i same podcasty chyba rosną w siłę. Na, na, na polskim rynku, więc jeżeli będziecie mieli ochotę posłuchać nas, nie wiem. Odkurzając, jadąc samochodem, może w pracy, ale oczywiście nie zalecamy tego, no ale jeżeli macie akurat taką pracę, w której moglibyście sobie swobodnie nas, nas posłuchać, to oczywiście, oczywiście zapraszamy. Mm, czy coś jeszcze? Cisza w eterze. Nic konkretnego nie przychodzi mi do głowy. Wszystko jasne. Wszystko jasne, cisza w eterze, więc wydaje mi się, że to. Tyle, jeżeli chodzi o wstępniak, więc zmiany, zmiany, zmiany. Jak kiedyś mądry człowiek powiedział, nie ma czegoś takiego, jak czas pomiędzy zmianami. No i mamy nadzieję, że te zmiany wyjdą nam wszystkim na dobre, więc przywitajcie Kubę. Urońcie łezkę nad nieobecnością Michała Kwietkobędnowskiego. Wierzymy, że dalej, dalej będziemy w stanie dawać wam po prostu jakość, bo wydaje nam się, że ta jakość zawsze była. A teraz staramy się walczyć też z tym, żeby poprawić, poprawić inne aspekty nagrań.